Hej kochani, tu Julia i dzisiaj przychodzę do was. Hej kochani, tu Julia i dzisiaj przychodzę do was z taką mini recenzją paletki Vanessy, tej najnowszej paletki. Jak wiecie, Vanessa, czyli Beauty Beatrix, razem z Mio stworzyła już dwie paletki. Jedną z nich jest paleta Instaglam, którą na pewno już wszyscy dobrze znają. Jest ona bardzo kolorowa, ale na pewno dobrze wszyscy znają cień Kalla, w którym ja już tutaj widzę prawie denko. Cień Kalla po prostu zawładnął Instagramem, zawładnął internetem dosłownie. Wszyscy go używali, wszyscy pokazywali, jak on się bardzo, bardzo mieni. No i Vanessa stworzyła paletkę Instaglow. I ona składa się z 5 toperów. Jeden jest bardzo, bardzo podobny do Kalli i jest to toper o nazwie Gemini. Dodatkowo w paletce możecie znaleźć również rozświetlacz, rozjaśniacz do rozświetlaczy, co jest, wydaje mi się, że bardzo kluczowe, bo nie wszyscy wiedzą, że to jest rozjaśniacz. No i taki fajny brokacik do całego ciała, który się naprawdę przepięknie mieni. Paletka wygląda tak. Pierwszy toper mieni się bardziej na niebiesko, drugi zaś na różowo, trzeci jest bardziej fioletowy, czwarty jest mega podobny do Kalli, no i piąty jest po prostu złoty. Tutaj mamy ten brokacik do ciała, który się przepięknie mieni w słońcu. W środku natomiast mamy ten rozjaśniacz do rozświetlacza, natomiast ja czasami go używam nawet tak samego albo mieszam po prostu go z innymi. No i tutaj ten trzeci, ostatni jest to rozświetlacz. Ten rozświetlacz akurat mam dzisiaj na sobie, bardzo ładnie się błyszczy. Wydaje mi się, że jest on idealny dla bladziochów. Ja do rozświetlacza używam takiego puchatego pędzelka, takiego w kuleczce jakby, coś takiego. I nakładam go tak jak Vanessa pokazywała, czyli raz przeciągam po rozświetlaczu i nakładam go na policzek. I jeżeli ten efekt mi się nie podoba, bo jest zbyt słaby, to robię tak drugi i trzeci raz. No i zależy, jak bardzo chcę, żeby twarz mi się błyszczała, tak dużo go używam. Wydaje mi się, że teraz jest wystarczający glow jak na mnie. Bardzo, ale to bardzo polubiłam się z toperami, uwielbiam je mieszać. Uwielbiam mieszać ten niebieski, różowy i ten bardzo podobny do Kalli. Po prostu te trzy na raz miksuję na powiece i używam na co dzień. Do tego filmiku specjalnie ubrałam taką górę, żeby pokazać wam, jak ten brokacik się prezentuje. Aktualnie nie mam tutaj nic na sobie, kompletnie nic, ani żadnego podkładu, ani rozświetlacza, totalnie nic. No i nakładamy ten brokacik, on bardzo ładnie się mieni, zobaczcie. Tylko dotknęłam, przejechałam i po prostu już z daleka widać efekt. Ja uwielbiam go nakładać po całym dekolcie, po ramionach i wtedy on się tak pięknie błyszczy. No i tak to się mniej więcej prezentuje, nałożyłam go naprawdę niewielką ilość i wydaje mi się, że w słońcu to już w ogóle mieni się cudownie. Niestety teraz za oknem słońca nie mam, więc nie jestem w stanie wam tego pokazać, ale no naprawdę mieni się cudownie. Wielokrotnie dziewczyny się mnie pytają, co ja mam na powiece, a ja na powiece po prostu mieszam 3 topery, nic więcej, naprawdę nic więcej, ale wyglądają one naprawdę, naprawdę ślicznie, pięknie się mienią. No i ten rozświetlacz, naprawdę go widać, naprawdę się mieni, naprawdę wygląda bardzo, bardzo ładnie. No i też trzeba na niego uważać, bo może sobie nim zrobić po prostu krzywdę. Jeżeli nałożycie go zbyt dużo, to będziecie miały aż taką szklankę, aż taką jakby skorupkę na twarzy, ale naprawdę to, co potrafią zrobić, taki delikatniejszy look, taki bardziej na co dzień, wydaje mi się, że jest naprawdę super. No i paletka jest godna polecenia, zwłaszcza dla bladziochów, chociaż widziałam, że osoby z ciemniejszą karnacją też jej używają i też wygląda to naprawdę fajnie. Także po prostu wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby każdy sobie tam dopasował jakąś swoją metodę, swój sposób nakładania tego. No i tak naprawdę każdemu może podpasować. Paleta z Mio jest w bardziej chłodnych tonach, takie mam wrażenie. Ten rozświetlacz jest bardziej chłodny. Mary Luminizer był bardziej szampański, bardziej złoty. Natomiast jeden i drugi efekt mi się bardzo podoba. Paletka kosztuje 79,90 z tego co pamiętam, czyli niecałe 80 zł. Ja zawsze używałam rozświetlacza Mary Luminizer, który kosztuje coś koło 110 zł, z tego co pamiętam. No i jeżeli chodzi o to, ile mamy tutaj w tej paletce rzeczy, a tutaj mamy jeden rozświetlacz, no to naprawdę to nie jest drogo. Zwłaszcza, że tam macie 5 toperów, także musicie sobie je mieszać, możecie sobie je nakładać wszystkie razem, każdy oddzielnie, możecie je nakładać na cienie, na samą bazę, na sam korektor tak naprawdę, bo ja na co dzień używam ich na sam korektor i trzymają się świetnie. No i do tego macie rozświetlacz, rozjaśniacz do rozświetlacza, czyli jak macie jakiś ciemniejszy rozświetlacz, bardzo
fajnie możecie go wykorzystać. No i ten brokacik do ciała, który się pięknie mieni w słońcu. Więc wydaje mi się, że jak za taką cenę, to naprawdę warto spróbować i warto przetestować na własnej skórze. Także to by było w tym filmiku na tyle. Mam nadzieję, że taka krótka mini recenzja Wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, będzie mi bardzo miło. A my się widzimy już za tydzień w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło i nie zapomnijcie się uśmiechać. Pa!